Centralna Wytwórnia Programów i Filmów Telewizyjnych Poltel. Tekst polski opracowała Lucyna Gulska, czytał Mirosław Utta. Dobry wieczór Państwu. Podobno redakcja Gazety Solidarność, Gazety Wyborczej, otrzymała lokal w miejscu, w którym poprzednio mieścił się żłobek. I obecnie w Warszawie wszyscy śmieją się, że ludzie o dużym doświadczeniu, którzy mają za sobą wiele lat działalności podziemnej, mieszczą się teraz w maleńkich krzesełkach, mają do dyspozycji umywaleczki nisko nad ziemią zawieszane i takie maciupeńkie sedesiki. Jest to oczywiście śmieszne, ale jest to w jakimś sensie rysem naszego czasu. W jakimś sensie wszyscy my znaleźliśmy się w sytuacji raczkujących i nieporadnych dzieci. Stało się tak za sprawą rozpoczęcia procesu demokratyzacji, którego najbardziej wyraźnym dowodem są wybory i kampania wyborcza, która dzięki telewizji, radio i prasie rozgrywa się przed oczami nas wszystkich. Przede wszystkim musieliśmy nagle, ni z tego, ni z owego, zrezygnować z takiej klasycznej, pięknej, szlachetnej polskiej cechy, jaką była fałszywa skromność. W Polsce należało zawsze do nadzwyczaj złego tonu wychwalanie swoich wartości i wskazywanie, że chciałoby się awansu, szczególnie awansu politycznego. A obecnie w ciągu jednego dnia nagle pojawili się na ekranach ludzie reprezentujący różne linie polityczne, którzy przechwalają się, no wprost, przechwalają się. To, co jest naturalną cechą kampanii wyborczej w Polsce dla obywateli nieprzyzwyczajonych do takich zjawisk, może wyglądać zupełnie szokująco. Kiedy stają, mówią, jacy są świetni, jakie mają nadzwyczajne zamierzenia i jak bardzo chcieliby znaleźć się w parlamencie. My wszyscy będziemy musieli ich wybierać. Wszyscy, którzy zdecydujemy się pójść do urn wyborczych, a myślę, że w tym razem zdecyduje się na to bardzo wielu ludzi, którym to prawo przysługuje. Wybierać ich to znaczy zastanawiać się nad predyspozycjami tych ludzi i nad tym, przede wszystkim nad tym, do czego my ich wybierać będziemy. Bo to, że do parlamentu, do Sejmu lub Senatu, to jest oczywiste. Ale jakich właściwie od nich oczekujemy działań? Jakich funkcji, jakim obowiązkiem ich chcemy obciążyć. Zmiana jest ogromna. Kiedyś parlament formowany, kiedyś polski Sejm formowany był na zupełnie innej niż obecnie w zasadzie. Formalnie był on posiadaczem najwyższej w kraju władzy. De facto był, nawet przy najlepszej wierze, reprezentacją narodu dobieraną z klucza. Wobec tego dobierano z poszczególnych środowisk czy grup ludzi, którzy mieli reprezentować społeczeństwo. To znaczy musiały być osoby w układzie wieku, zawodu, płci i różnych takich rzeczy, wśród których nie mieściło się właściwie oczekiwanie na to, że będą to politycy, działacze społeczni, którzy będą obciążeni rzeczywistym obowiązkiem podejmowania ważnych decyzji, decyzji ważnych dla całego narodu. Obecnie ma być inaczej. Oczekujemy, że Sejm tej kadencji będzie wykonywał funkcje bardzo ważne, a Sejm przyszłej kadencji jeszcze ważniejsze. Dziś więc musimy się zastanowić nad tym, jaki chcemy mieć Sejm, a przez to i Senat, a przez to jakich chcemy mieć tam ludzi. Jeżeli ma to być, a ja osobiście tego bym chciał, ciało rządzące w sensie prawnym, nie podejmujące konkretne decyzje, takie jak rząd, ale legislatura, czyli ciało stanowiące prawo w tym kraju, ja oczekiwałbym osobiście nie reprezentacji poszczególnych grup zawodowych, wiekowych czy płci, tylko ludzi, którzy będą się na rządzeniu znali, na sprawach kraju znali, którzy będą ekspertami w tej dziedzinie, będą działaczami politycznymi lub działaczami społecznymi, takimi, którzy nie będą kierowali się swoim doświadczeniem życiowym tylko, czy swoimi środowiskowymi
zainteresowaniami wyłącznie. Innymi słowy, oczekiwałbym ludzi doświadczonych w tym dziele, do którego się sposobią. Takich ludzi jest niezmiernie mało. Czas miniony nie sprzyjał ani ich lansowaniu, ani ich rozwojowi. Takich ludzi jest mało u wszystkich, którzy startują do tych wyborów. I PZPR, i Solidarność, i inne grupy polityczne mają takich ludzi z pewnością mało. W rezultacie ludzi takich ma mało Polska. Rezultatem tego jest fakt, że na listach wyborczych pojawiają się ludzie znani, desygnowani przez różne grupy, którzy znani są z różnego rodzaju działalności, stosunkowo mało z działalności politycznej czy z działalności społecznej. Nie jest to zjawisko korzystne. Ja przynajmniej nie uważam tego za zjawisko korzystne, tym niemniej jest to zjawisko chyba nieuniknione. W tych wyborach do Sejmu, które otwierają okres nowej demokracji w Polsce, a zamykają dawny okres, nie możemy oczekiwać tego, aby konkurowali o fotele ludzie, których chcielibyśmy tam jako pewien typ polityka widzieć zawsze. Są to częstokroć, jak mówię, ludzie znani nie tylko, albo nie przede wszystkim, albo w ogóle nie z działalności politycznej. A więc prawdą jest, że wszyscy znajdujemy się jakby w roli dzieci, dojrzewając do tego, czego od nas oczekuje teraźniejszość i czego będzie jeszcze w większym stopniu oczekiwała przyszłość. Dojrzewają nasze struktury polityczne. Miejmy nadzieję, że wraz z nimi dojrzewać będą ludzie. Dziękuję Państwu. Dziękujemy za komentarz. Zobaczmy, co jutro w naszym programie, w programie drugim. O godzinie 14:00 w Świecie Ciszy, program dla niesłyszących. Telewizyjny koncert życzeń o 14:25. Powitanie o 14:55. O 15:00 zwierzęta świata z życia gepardów. O 15:25 spektrum. Meandry architektury o 15:40. Spotkanie na Łysej Górze o 16:00. O 16:25 tajniki przyrody. Szerokość geograficzna 0. O 17:00 najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Drugi odcinek zatytułowany Lancet i pług. O godzinie 18:00 program lokalny. O 18:30 lokalne studio wyborcze. O godzinie 19:00 część pierwsza teleturnieju Szansa. O godzinie 19:30 Alfa i Omega, rozbite lustro. Godzina 20:00 Festiwal Muzyki Łańcut, koncert inauguracyjny. O 21:00 Studio Sport, piłka w grze. Panorama dnia o 21:30. Kwadrans później, Chateau Vallon. Pierwszy odcinek nowego serialu produkcji francuskiej, serialu składającego się aż z 26 części. Będzie miłość, nienawiść, pieniądze, piękne kobiety i piękne stroje. Godzina 21:45, pierwszy odcinek Chateau Vallon. I o 22:40 komentarz dnia. Dziś już kończymy nasze wieczorne spotkanie. Usłyszymy na dobranoc starego, dobrego Eltona Johna. Dobranoc.